przybywasz do nas, aby wspólnie z naszymi rodzinami modlić się przed ikoną świętej rodziny o potrzebne łaski, ale przede wszystkim o umocnienie wiary w naszych rodzinach i małżeństwach. Jest to szczególnie potrzebne w obecnym czasie, kiedy podważany jest sens i wartość tradycyjnej rodziny. Święty Jan Paweł II w encyklice poświęconej rodzinie Familiaris Consortio pisze między innymi, że przewodnikiem dla małżonków i ich rodzin jest Duch Święty, którego otrzymali w sakramencie małżeństwa. Dzisiaj prosimy Cię, księże kardynale, abyś przyzywał Ducha Świętego, aby nasze rodziny i małżeństwa żyły na wzór świętej rodziny. Sliwo my radzi, ze ksiądz kardynał do nas przyjechał, a my zasiok doznali łaski przyjęcio w naszej parafii ikony świętej rodziny. Każdy przyniósł tu w sercu seliakie prośby i stropienia. Na kolanach bemy pytać o zdrowie, zgodę i miłość w naszych domach. My tyskie sik załozymy rodziny, a syścy wiemy, że podle się robi na świecie. Jest się o co i za kim modlić. Temu wielki Bóg zapłoć, księdze kardynale, ze zjeść dzisiaj z nami, ze nos prowadzi z dołu torza. Były proboszcz, wspomniał mi ostatnio moją wizytę tutaj, konsekrację dzwonów i poświęcenie organów. I wtedy tu z rana byłem, pełen kościół był, dużo było młodzieży. To zapamiętałem sobie, że mężczyźni to tam na chórze są, młodzi ludzie, tak samo i dzisiaj. A koleżance waszej, która wygłosiła pielgrzymowe, w języku właściwie w barze, dobrze ją zrozumiałem. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wam za wasze przybycie na dzisiejsze spotkanie. W gronie parafialnym, w gronie tutaj sąsiadów, przed ikoną świętej rodziny, która zawsze ma coś nam do powiedzenia.